Funkcjonariusze z lubelskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby, 3 z nich na gorącym uczynku podpisywania umowy na budowę wieżowca w Lublinie. Mężczyźni, powołując się na wpływy między innymi w lubelskim magistracie, zażądali 1 000 000 złotych łapówki. Łapówka była zakamuflowana i stanowiła część kosztów wpisanych do umowy na budowę.